kiedy kobieta powinna iść z mężczyzną do łóżka? No uważam, że zależy od mężczyzny. Jeśli mężczyzna jest fajny, przystojny, to nie zależy, na którym to będzie, na której randce. Może być na pierwszy? Może być oczywiście. Może być. Może być zamiast pierwszej randki. Nawet zamiast pierwszej randki. No przedwczoraj właśnie tak miałam. Tak miała pani? Naprawdę. Poszła pani od razu do łóżka? No. Na pierwszym spotkaniu? No, po pierwszym spotkaniu. Po pierwszym spotkaniu. Po pierwszym spotkaniu. Co miał ten facet, że pani poszła? Bardzo piękne oczy. Piękne oczy? Piękne oczy, bardzo jest mądry i ciekawe zbudowany, że tak się aha, czyli mądry, piękne oczy i miał to coś takiego w oczach. Tak, tak. Właśnie. To zwariowanie, to kopnięcie. No, 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 o to chodzi. O to chodzi, nie? No. Czyli można iść nawet po pierwszym spotkaniu. Można. Kwestia mężczyzny, kwestia po prostu... Zachowania. Zachowania mężczyzny. Tak, stereotypów u kobiety. Czyli, stereotypy. Czy są te stereotypy, czy nie, bo ja przecież nie mam tych stereotypów. Nie ma pani tych stereotypów. Nie. Po prostu widzi pani kogoś, ktoś, kto się spodoba, jest no. Atmosfera akurat. Może być. Może tak być. Tak. Kiedy pani uważa, że kobieta powinna iść z mężczyzną do łóżka? Mogę tam troszkę mówić? Kiedy jakaś chemia wspólna, zainteresowana. Kiedy czuję? Kiedy czuję? Kobiety po pierwsze czują. Aha, czują. Są instynktowne, mają intuicję i to jest taki podstawowy. Ja tak mam. Pani tak robi, że intuicyjnie? Intuicyjnie. Intuicyjnie i to jeszcze pani powiedziała wcześniej, że... Muszą czuć, że coś się między nimi łączy. Aha, że między dwojgiem się łączy. Tak. Czyli intuicja i po prostu czucie, tak można powiedzieć. Dla kobiet na pewno. Dla kobiet na pewno. Pamiętajcie, intuicja i czucie, to sobie. A kiedy powinna się kobieta do łóżka, w jakim czasie, jak pani uważa? No, każda kobieta jest inna. Każda kobieta inaczej na to patrzy. Jedna musi mieć czucie, druga... No, naprawdę każda kobieta... Każda inaczej po prostu, każda indywidualnie. Nie ma jednego klucza do wszystkiego, pamiętajcie panowie. Dziękuję bardzo. Czyli powinnam po prostu przy mężczyźnie czuć się pewnie i komfortowo. Tak, tak bezpiecznie przede wszystkim. Bezpiecznie, tak? Komfortowo i pewnie. Tak. Takie trzy rzeczy. Powiedz mi, jak uważasz, kiedy kobieta powinna iść z facetem do łóżka? To jest kwestia indywidualna oczywiście, ale uważam, że powinna iść z miłości, kiedy uważam, że ten moment jest odpowiedni. Aha, kiedy jest moment odpowiedni i z miłości. Tak, takich dwóch też. Tak.